panoramie stolicy Estonii Tallina króluje smukła wieża kościoła świętego Olafa. Znajdujemy się w punkcie widokowym górnego miasta, czyli Tompei. Tallin to jedno z najlepiej zachowanych średniowiecznych miast w Europie. Pierwsze wzmianki o tym mieście sięgają 1154 roku. Znajdujemy je w pracy arabskiego geografa Al-Idrisa. Na tle Zatoki Fińskiej rysują się baszty murów obronnych. Nad Tompeą wznosi się potężna bryła gotyckiej luterańskiej katedry Najświętszej Marii Panny. Tallińska starówka została wpisana na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Wieża ze złotymi kulami należy do luterańskiego kościoła Świętego Ducha, sięgającego XIV wieku, w którym po raz pierwszy przetłumaczono Biblię na język estoński. Tompea, czyli górne miasto, było centrum władzy świeckiej i duchownej. Dolne należało do mieszczan i kupców. Od strony zachodniej zachował się potężny mur oraz 45-metrowa wieża Pik Herman, czyli Długi Herman. Wieża pochodzi z 1371 roku. Za murem o wysokości 16 metrów znajduje się zamek początkowo obronny, później przebudowany na klasycystyczny. Mieści się w nim parlament estoński. U podnóża murów biegła fosa. Dawną fosę w parku Hirve zastąpiły stawy. Dziś na Długim Hermanie powiewa już flaga niepodległej Estonii, symbolizująca niebo, ziemię i wolność. Niedaleko zamku wznosi się Sobór Aleksandra Newskiego. Sąsiaduje z nim luterańska katedra Najświętszej Marii Panny. Cerkiew Aleksandra Newskiego wzniesiono w latach 1897-1900 nad grobem legendarnego bojownika o wolność Estonii Kalewa. Stanowiła ona symbol podboju Estonii potęgi caratu. Miała być zburzona jak cerkiew w Warszawie, ale ostatecznie zachowano ją. Mury Tallina miały 2,5 km długości i były jednymi z najdłuższych w Europie. W mury wbudowano 45 baszt i bastionów. Niektóre baszty noszą nazwy własne, jak na przykład Gruba Małgorzata o średnicy 48 metrów z murami o grubości 4 metrów. Wejście do Starego Miasta otwiera brama morska z herbem miasta i datą 1529 rok. Z górnego miasta można przejść do dolnego dość stromymi schodami. Centralną częścią dolnego miasta jest rynek. To tu podobno w 1441 roku po raz pierwszy na świecie ustawiono świąteczną choinkę. Uliczki, jak w każdym średniowiecznym mieście, są wąskie i bardzo malownicze. Spotkamy tu wiele zaułków i zakamarków oraz bram. W perspektywie tej uliczki widoczna jest wieża kościoła świętego Olafa.
159-metrowa wieża była niegdyś jedną z najwyższych w Europie i na świecie. Letnia rezydencja cara Piotra I, Pałac Karbiork, została zaprojektowana w 1718 roku przez włoskiego architekta Niccolò Mahettiego w stylu późnego baroku. Pałac otaczają piękne ogrody. Dziś w dawnej carskiej rezydencji mieści się Muzeum Sztuki oraz sale wystawiennicze. Podczas naszego pobytu w kilku salach pałacu miała miejsce wystawa kwiatów i kompozycji kwiatowych. Na brzegu Zatoki Ryskiej, kilometr od pałacu, znajduje się pomnik Rusałki. Jest to uskrzydlona postać kobieca, wpatrująca się w morski horyzont. Pomnik upamiętnia 177 rosyjskich marynarzy, którzy zatonęli w 1893 roku wraz z okrętem Rusałka. W dzielnicy Pirita znajdują się ruiny starego klasztoru Brygidek, który zniesiono w XV wieku. Klasztor uległ zniszczeniu w 1577 roku podczas oblężenia miasta przez cara Iwana Groźnego. Ciekawostką jest to, że konwent był dość oryginalny, bo mieszkały tu i mniszki, i mnisi. Klasztoru już nie odbudowano, a jego malownicze ruiny przyciągają turystów.